Inteligentny dom to jest połączona technologia, gdzie urządzenia ze sobą się komunikują wzajemnie, optymalizując nasze procesy życiowe, czyli żyje nam się komfortowo, bezpiecznie, przewidywalnie w tych zmiennych czasach i możemy sterować na przykład temperaturą, możemy sterować mediami, możemy zarządzać bezpieczeństwem naszych domowników, możemy śledzić, gdzie jest nasze dziecko, co robi pies, czy kot już zjadł swoją strawę i czy rybki mają dobre parametry życiowe. Przychodzą do nas znajomi, dom się przystosowuje, dostosowuje temperaturę, dostosowuje wilgotność powietrza, dostosowuje oświetlenie. Nie musimy się nad tym wszystkim zastanawiać. Naszym zadaniem jest tylko i wyłącznie dbać o to, żeby goście czuli się w naszym towarzystwie dobrze, bo dom już tak naprawdę zapewni tą dobrą atmosferę sam. Dla mnie technologia inteligentnego budynku, inteligentnego domu nie może istnieć samodzielnie. Ona wpisuje się całkowicie w konwencję tak zwanego smart city. Przykładem takiej inteligencji są systemy zarządzania ruchem miejskim, rozładowanie korków, systemy transportu. Jeżeli ktoś mi podpowie, że powinienem użyć metra transportu miejskiego zamiast swojego samochodu, to będę mu za to wdzięczny. I ta informacja jest absolutnym królem. W każdym dużym mieście i również w tych mniejszych w tej chwili największą utrękę, którą mamy każdego dnia, to jest znalezienie wolnego miejsca parkingowego. Technologia Smart City wypełnia tą lukę i pustkę. Jesteśmy przekierowywani w sposób inteligentny, gdzie powinniśmy podjechać, jaki jest czas dojazdu, ile jest tych wolnych miejsc, a może czy zabukować wolne miejsce, a może czy też rozliczyć płatność za to miejsce, gdzie zostawiliśmy samochód. To wszystko jako technologie powiązane, połączone ze sobą stanowią ułatwienie dla nas, jako dla mieszkańców, funkcjonowania w tych dużych aglomeracjach miejskich i jednocześnie zwiększenie bezpieczeństwa. Internet rzeczy jest już obecny w biznesie. Przykładem może być restauracja, w której pomaga on pracę kelnerom, a mianowicie zamówienie zbierane jest na tablet czy na smartfon, trafia automatycznie do kuchni, kiedy danie jest gotowe, powiadomienie na zegarek, na smartwatch trafia do kelnera, on wie, że należy zamówienie odebrać. Na koniec, kiedy klient prosi o fakturę, ona drukuje się z niewielkiej drukarki przy pasku. Co ważne, dlatego tyle o tym biznesie, że kelner nie spędza czasu kursując, tylko spędza czas przy stolikach, zbierając dodatkowe zamówienia, realizując potrzeby klienta, dopieszczając ich po prostu. Rozwiązania dla sklepów wszystkich sieci retailowych umożliwiają dostosowanie komunikowanej treści, tak jak real-time marketing w internecie. Tutaj w offline klient w oparciu o jego wiek lub płeć, jedno i drugie najchętniej, informowany jest o ofercie sklepu. Na bieżąco komunikat ten zmienia się. Dobrym przykładem jest nie tylko witryna sklepowa, ale wręcz i przymierzalnia, kiedy przymierzając garsonkę, kobieta informowana jest o aparce, która do niej pasuje, jest w tej samej kolekcji, być może akurat w promocji w tych dniach. Również klient w salonie fryzjerskim podczas wizyty może obserwować informacje ze świata mody, ale także zapoznać się z najnowszą ofertą kosmetyków choćby i dzięki temu skusi się przy kolejnej wizycie na ich zakup czy użycie. Wszystkie te rozwiązania rodziny internetu rzeczy są w przypadku wyświetlaczy oparte o smart signage, o rozwiązanie Magic Info i można obserwować w showroomie Samsung w Warszawie. Mamy tutaj symulacje dla poszczególnych branż. Te zastosowania można nie tylko zobaczyć, ale i dotknąć.